osoba zaktywowana to jest taka osoba, która stara się żyć aktywnie. Czerpie z życia jak najwięcej i robi to, co chce i to, co kocha. Jakie dyscypliny sportu uprawiasz? Akrobatykę, freerun, tricking, no, capoeirę w szczególności. A jak często w ciągu tygodnia, miesiąca uprawiasz sport jakiś? Znaczy to zależy, staram się jak najczęściej, wiadomo jak szkoła pozwoli, ale no myślę, że tak przynajmniej 2-3 razy w tygodniu staram się ćwiczyć, okay. Żeby nie zapomnieć. Okej, dzięki. Zaktywowany kojarzy mi się z jakiś impuls, który daje do myślenia: człowieku, weź coś zrób z sobą, weź odłóż tego pilota od telewizora, weź coś zrób, jest świetna pogoda, weź rower, weź dzieciaki, jedź, zrób coś z sobą, bo w domu ludzie umierają. Czyli czuje się pan samą zaktywowaną? Tak, ja jak najbardziej, akurat w moim przypadku jest to jak najbardziej uzasadnione i potwierdzone. Ja 15 lat temu zaczynałem z rolkami, potem miałem 14 lat przerwy, teraz znowu do tego wróciłem. Także wydaje mi się, że ludzie, zacznijcie coś z sobą robić. Jak często państwo uprawiają dyscypliny sportowe? No myślę, że w jakimś stopniu, powiedzmy 6 dni w tygodniu. A coś oprócz biegania państwo uprawiają, czy? To znaczy, no, to się czasami zmienia, czasami są jakieś bardziej zorganizowane. Zależy od pory roku. Od pory roku też, ale no tak, przede wszystkim jakieś bieganie, chodzenie, no. To jest taki sport amatorski, tak? No tak, tak, tak. Czy czujecie się państwo osobami zaktywowanymi? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Tak. Popytamy tutaj przechodniów, jak według nich by brzmiała taka definicja osoby zaktywowanej? Czynnej sportowo, biegającej, jeżdżącej, nie wiem, rower, rolki, cokolwiek, w zimę łyżwy, narty. A jak często państwo uprawiają sport? No, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu. Kolega jest WF-istą, także ja akurat biegam półmaraton, się przygotowuję dzisiaj aktualnie też między innymi do biegu takiego, tutaj półmaraton, Silesia półmaraton 2 października, także akurat ta trasa jest bardzo fajna, bo to jest 2 km. W jedną stronę z powrotem, to jest jak mniej więcej wymierzona, gdzieś około 4 km, nowo zrobiona trasa, super właśnie na rolki, na biegi. No i pod tym można właśnie rozumieć to zaktywowane, czyli to czynne uprawianie sportu właśnie, rowerek, rolki, bieg, także w ten sposób. Czyli czują się państwo osobami zaktywowanymi? Czuję się, tak. Jak najbardziej. Ponieważ w słowniku języka polskiego nie ma słowa zaktywowane, dlatego szukamy definicji tego słowa. Jak według ciebie brzmiała taka definicja? Nie wiem, no wydaje mi się, że pełni pozytywnych emocji, wrażeń, ludzie aktywni, starający się dobrze spędzić czas. Nie wiem, no tak jak ja na przykład, jutro jadę w Tatry, więc zapraszam. A jakie dyscypliny sportu oprócz roweru uprawiasz? Oprócz roweru, no to czasem z kumplami raz na tydzień gramy w halówkę. No, kiedyś zdarzało mi się dosyć często grać w siatkówkę i między innymi też siatkówkę plażową, no ale to już powiedzmy odeszło na dalszy plan, powiedzmy praca, dzieci, no to już nie ma za bardzo czasu na to, żeby aż tyle dyscyplin uprawiać. Czy czujesz się osobą zaktywowaną w takim razie? No jak najbardziej, chyba nawet widać. Staram się codziennie dojeżdżać do pracy na rowerze, nawet to robię zimą przy minus 30, więc no jak najbardziej. Zaktywowana. Na pewno osoba, która aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności, między innymi właśnie poprzez uprawianie sportu, między innymi można jeździć na rolkach. A czy uprawiasz jakąś inną dyscyplinę oprócz rolek? Tak, na co dzień trenuję karate, a rolki to taka aktywność bardziej, powiedzmy, weekendowa albo wakacyjna, no, w momencie, gdy jest pogoda, tak? Gdy słońce świeci, jest sucho przede wszystkim, no można jeździć na rolkach. Ostatnio brałem udział w
maratonie, który tutaj się odbywał na Muchowcu. Udało się przejechać, także to jest największy sukces. Miejsce to tam jest nieważne. Liczy się udział, liczy się ukończenie, oczywiście jakieś tam pamiątkowe dyplomy, rozdawali medale, także jest to fajna zabawa, fajna frajda. Można dużo ciekawych ludzi poznać, którzy są zakręceni, nakręceni na to jeżdżenie. Tak, dokładnie. Rozumiem, uważasz się za osobę zaktywowaną? Tak, zdecydowanie tak. Zaktywowani ludzie, którzy są zakręceni na punkcie sportu, uprawiałem czynnie ten sport, jeżdżą na rolkach, na rowerze, spotkają się w grupie i robią to, co lubią. A ty jakie dyscypliny sportu uprawiasz? Ja uprawiam jazdę na rolkach, dokładnie freestyle slalom. Tutaj już razem ze znajomym jeździmy od, powiedzmy, powstania tej trasy na trzech stawach. I ostatnio zrzeszamy się na stronie internetowej fskatowice.com. Jakieś sukcesy, jakieś zawody są w tej dyscyplinie? Są zawody, od 2 lat zaczął startować Polska Liga Slalomowa. Obecnie w ciągu roku odbywa się około 6 zawodów. A jakieś sukcesy same gdyby? Dochodzenie do 4. miejsca. Rozumiem, a jaka czołówka w Polsce to? Czołówka jest teraz zmienna, to jest świeży sport, dynamicznie się rozwija. Na początku oczywiście pierwsze miejsca zajmowali ludzie z Warszawy, którzy rozkręcili to w Polsce. Teraz zaczyna to się w różnych miastach Polski coraz bardziej rozwijać. Teraz prowadzą młode chłopaki z Kętrzyna. A ty uważasz się za osobę zaktywowaną? Jak najbardziej.